Hania! 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 Hanka! Hanka! Dzień dobry wszystkim, Janna Witowicz-Pałasz, terapeuta małych dzieci z ASD. Dzisiaj ze mną na tym nagraniu jest... Hanka. Hanka machała rękami z radości. Hanka jest typowo rozwijającym się dzieckiem. Przynajmniej jeśli chodzi o spektrum, to takich trudności nie ma rozwojowych. Nie, no żartuję, żadnych nie ma. Pytałam Was, jeśli chodzi o reakcję na imię. Jakie macie strategie? Co robicie ze swoimi dziećmi małymi, żeby próbować wywołać tą reakcję na imię? I właściwie niewiele tam się pojawiło na tej stronie. Myślę, że nie tylko dlatego, że mało osób czytało, ale bardziej dlatego, że chyba bardzo trudno znaleźć takie strategie czy takie pomysły, które by sprawiały, że to dziecko zacznie nam reagować na imię. Wczoraj też zadając Wam to pytanie, nim zadałam to pytanie, a był to środek nocy chyba, przeszukiwałam różne źródła, i te online, i te książkowe, jakie mamy pomysły, czy jakie mamy strategie. I tak naprawdę oprócz takich procedur stricte opisanych przez behawiorystów, trudno znaleźć takie zabawy, które wspomagałyby reakcję na imię. Natomiast gdybyśmy tak logicznie pomyśleli, to każda zabawa, którą sobie zrobimy akuku, każda, to będzie zabawa, którą jeśli podmienimy akuku na imię, to będzie to coś, co będzie wzmagało nam tą reakcję, bo czytając Wasze wpisy i myśląc o terapii małego dziecka, musicie się przestawić na takie myślenie, że im więcej pozytywnych emocji, im więcej zabawy, im więcej frajdy, tym więcej reakcji dziecka i takiej realnego bycia z Wami, to dziecko jakby okazuje zupełnie też inne emocje. I teraz możemy sucho pewne rzeczy uczyć, tak, jakby dawać zdjęcie i uczyć, i na którymś etapie ja też wklejam zdjęcie do zeszytu, czy pokazuję zdjęcia, ale na początku to jednak cały czas jest w takiej wersji mocno zabawowej. I teraz myśląc też tak naprawdę o tym kontakcie, o reakcji na imię, musimy mieć cały czas też takie myślenie, przynajmniej ja takie mam, że nie wprowadzam tej reakcji na imię, czy jakby nie ćwiczę tej reakcji na imię, czy nie uwydatniam tej mocno reakcji na imię zaraz na początku tych spotkań takich terapeutycznych, na pierwszym, drugim, trzecim, dlatego że muszę mieć dziecko, które na cokolwiek reaguje. A żeby reagowało na cokolwiek, to znowu to musi być dobra zabawa, dobre emocje, dobre skojarzenia tego dziecka. Czyli najpierw musi być reakcja na cokolwiek tak naprawdę, na dźwięk, na zabawę, nie wiem, stukanie puk-puk pudełkiem, ręką o pudełko, na dźwięk rury, którą być może Wam pokażę w niedługim czasie. Natomiast nie może być tak, że jakby pierwszym takim wyzwaniem to być ta reakcja na imię. Ona pojawia się zdecydowanie później. To była krótka, prosta wskazówka, myślę, że do wykorzystania na już. Potem z tą wersją akuku zamienioną na imię jak najbardziej możemy się bawić z rodzicem. Zakrywamy mamę, mówimy: o mama, zakrywamy tatę, tata. Często jest tak, że ja najpierw mówię w tej samej linii melodycznej. Tu pobawiłam się z Hanką, bo Hanka jest typowo rozwijającym się dzieckiem, więc trudno mi jakby cały czas trzymać tą samą linię melodyczną, ale na początku staram się trzymać tą samą linię melodyczną, żeby dziecko też się w jakiś sposób słuchowo w to wpisało i osłuchało się z tym imieniem swoim. Natomiast myślę sobie, że to jest coś, od czego możecie spokojnie zacząć. Już się możecie tak bawić, jeśli macie dzieci, szczególnie rodzice w domu teraz na tym poziomie. Tych strategii i tych pomysłów jest naprawdę dużo, bardzo dużo i myślę sobie, że bardzo szkoda, że nie ma takiego opisu gdzieś zrobionego i szkoda, że terapeuci też jakby trochę się tym nie dzielą, co u nich zadziałało, czy co sprawiło, że to dziecko zaczęło reagować na imię, jaka aktywność, jaka zabawa. Myślę, że w przyszły piątek znowu się spotkamy i może to pole wspólnej uwagi, a może coś innego jeszcze wymyślimy. Dobrze by było, żebyście pod tym filmikiem napisali mi takie pytania, które Was nurtują. Czego nie wiecie? Z czym macie problem?
dlatego że też będę wiedzieć, jaką mam grupę odbiorców. I chciałabym bardzo, żebyście napisali, w czym Wam mogę pomóc, szczególnie teraz, jak jestem w tym czasie takim w domu. Dostałam też bardzo wiele zapytań, to właściwie nie od momentu, kiedy wszyscy siedzimy w domu, tylko dużo wcześniej, dotyczących szkoleń online. Myślę nad taką formą, natomiast musiała być sobie taka forma, że ja Was widzę i Wy widzicie mnie. Że my ze sobą rozmawiamy i my ze sobą współpracujemy, że my wykonujemy zadania. Ja też jestem trenerem, więc trudno mi prowadzić szkolenia, kiedy tylko i wyłącznie sama mówię. Jak widzicie, że te filmy, które Wam puszczam, to są takie krótkie, tylko takie wskazówki, takie inspiracje dla Was, po to, żeby zmienić trochę tok myślenia i tok terapeutyczny. Natomiast no, tak gadać przez 6 godzin w sumie to ja mogę, tylko nie wiem, kto by tego mógł słuchać. Tak? Jakby bardziej bym wolała przemyśleć taką formę, żeby jednak być w kontakcie z tą grupą szkoleniową i nad tym intensywnie myślę. Może się uda do końca tygodnia jakby ogarnąć ten temat i tak, żeby przekształcić to szkolenie, które prowadzę, ale też w taki sposób, żeby wiedzieć od strony takiej technicznej, jak to urządzić. Serdecznie Wam dziękuję, widzimy się w piątek, pozdrawiam i co? Siedzimy w domu? No tak, siedzimy w domu. Do zobaczenia.